problem. Jak ma się trawy i beczy? Ręczku po godzinę nie twoje. Dobra, dzięki, dzięki. Dalej, co już się zmęczyłeś? No, dawaj kurwa, dalej, becz. Gardełko wysiada. A Basio, upierdoliło mu się we łbie od tego. Czy to jego wina, że zamiast położna go w dupę, klepnąć tego jebła w łeb? Witam cię, kolego. Ale kurwa, panowie. Psia. Zakładki same. No i tak już jest to, bo... Od pysia jest zawodowiec, bo już to któryś raz słyszę. No ja żadnie jeździłem przez Poznań, to nie słyszałem pysi. To jest zawodowy baron. No ale czy nie zawsze była. Z tego co tego, orientuję się i tam jeździłem. Kiedyś się sprzedał. Na czynnych kolejach. Może to już teraz będzie do kontroli. Ja gdzieś kurwa. Nie, głosi swoje słowo. Zliwek kurwa, pielgrzym. Bestia. No dobra. Leszka opierdoli się, cało będzie wesoło. Widzę, że się to była na Olszynie pierwsza, a w Płynie to się rozrosło. Ale jak pana kępna drożka? Jak tam podejść do Wrocław? Zrobić na facebookowy profil. Oryginał pysi to jest w Wrocławiu, reszta to jest podróba. No tak. Mobile, drożka, pana kępna. W Wrocławiu nie ma nikogo więcej, oprócz radiooperatora, jeszcze tam Stasiedziek był dobry agent, ale teraz już go chyba tam nie ma, gdzieś go chyba przymknęli. Ja się pyta taty, tato, czy pić duchownikami jeżdżą? No, tata odpowiada, no nie, ja się takie raczej. No, tato wiedziałem, że mnie w chuja robi. Teraz wypracuj, ona się ładnie złamała, teraz wypracuj, widzę, tyłu. Dobre. Tam się koledzy dzieje, co stoimy. Dam jeszcze te kawały.